piątek rzecz straszna. Straciłem głos. Wczoraj w ogóle nie mogłem mówić nic. Dzisiaj odzyskałem głos, ale sami słyszycie, że to nie jest mój głos. Tak się słyszę, jakby gdzieś za światów. Ale cóż, radość mimo trudności. Trzeba przechodzić przez trudności z pogodą ducha i z radością, więc i w tej sprawie spróbuję zachować pogodę ducha, a za tydzień wierzę, że głos mi wróci. A w czasie spotkań, w czasie tego dzisiejszego spotkania powiem Państwu, zdradzę Państwu tajemnicę, w jakich okolicznościach straciłem ten głos, bo okoliczności były naprawdę niezwykłe. Chciałbym też serdecznie podziękować moim przyjaciołom, którzy stanęli na wysokości zadania. Rozprowadzili ogromną ilość zaproszeń, plakatów. Także dziękuję Wam, przyjaciele, za Wasze wsparcie. Dziękuję też gościom wszystkim, którzy przybyli. I mam nadzieję, że w tym, a może nawet w jeszcze większym gronie, dojdziemy do końca tych spotkań. A każde z nich będzie wnosiło pewien aspekt w przynoszenie radości, we wnoszenie radości w nasze życie, w nasze serca. A przecież wszyscy przechodzimy przez doświadczenia, prawda? Wszyscy przechodzimy przez trudności i wszyscy potrzebujemy w tym więcej radości. Mędrzec Salomon zauważył, że radość serca wychodzi na zdrowie, a duch przygnębiony wysusza kości. Uczeni zauważyli wpływ między zdrowiem, również i fizycznym, a samopoczuciem człowieka. Także jedno wpływa na drugie. I w związku z tym człowiek, który nie jest pogodny, nie jest radosny, to też jest i bardziej podległy na różnego rodzaju choroby. Więc to, o czym mówimy, to nie tylko chodzi nam o to, żeby sobie poprawić troszkę samopoczucie, ale chodzi nam o to, żeby żyć zdrowiej, żeby żyć pełniej, cieszyć się pełniej zdrowiem. Ale zaraz na początku uderzę się w pierś i powiem, że mimo tych dwóch doktoratów i wielu różnych doświadczeń, często trudnych, nie czułbym się na siłach, żeby stanąć tutaj i próbować uczyć czy dzielić się z innymi jakimiś sekretami na temat radości. Bo i wśród Was jest być może wielu takich, którzy są jeszcze bardziej doświadczeni niż ja. Ale znam kogoś, kto może nam w tym pomóc i może nam przekazać informacje na temat radości, które są bardziej wiarygodne i pochodzą z lepszego źródła, niż gdybym ja mówił tutaj tylko ze swojej własnej mądrości i korzystając z własnej edukacji. Tym kimś jest Paweł Starsu, którego znamy również jako apostoła Pawła. Bo apostoł Paweł znał sekrety prawdziwej radości, która nie znika nawet w obliczu przeciwności. Bo nie jest trudno być optymistą, kiedy wszystko idzie z górki, ale szydło wychodzi z worka, kiedy pojawią się przeciwności i trzeba iść pod górkę. Apostoł Paweł miał takie okoliczności. Jak wiecie, został fałszywie oskarżony, aresztowany, trzymany w Cezarei w więzieniu przez 2 lata. Musiał się odwołać do cesarza, to była jedyna szansa, inaczej by go pozbawiono życia. Żydowscy przywódcy chcieli go zabić. Dlatego musiał się odwołać do cesarza, którym był wtedy Neron, a Neron nie był przyjaźnie nastawiony wobec chrześcijaństwa, więc praktycznie miał trafić z deszczu pod rynnę.
Kiedy płynął tam, rozbił się z nim statek i żołnierze chcieli pozabijać wszystkich więźniów, łącznie z apostołem Pawłem. Cud go uratował, że przepłynął wpław ze swoim strażnikiem. Wylądowali na wyspie, okazało się, że to była wyspa Malta. Tam, kiedy zbierali chrust, żeby zrobić ognisko, żmija ukąsiła go w rękę. Ale nie umarł, nie zginął. Bóg interweniował i to, że przeżył mimo tego ukąszenia, tak przemówiło do lokalnej populacji, że nawet i namiestnik tej wyspy się zainteresował poważnie chrześcijaństwem i stał się chrześcijaninem. Apostoł Paweł doznał ubiczowania, doznał nawet ukamienowania. Zostawiono go, sądząc, że jest martwy. Także ten człowiek naprawdę przeżył wiele i w końcu, kiedy dotarł do tego Rzymu, został uwięziony w więzieniu mamertańskim w Lochu i z tego to właśnie miejsca, w tych niesamowicie trudnych okolicznościach, z tej doliny, napisał list do mieszkańców macedońskiego miasteczka Filipi. Dlatego ten list, który jest w Nowym Testamencie nazywany listem do Filipian, ale ten list potocznie nazywa się listem o radości. Dlatego, że w tym liście słowo radość występuje 17 razy. Częściej niż w całym Nowym Testamencie razem wziętym. Co było źródłem jego radości? Bo na pewno nie okoliczności, prawda? Ktoś, kto był niesłusznie uwięziony i dalej tkwi w lochu i źle jest traktowany, to żeby napisać list o radości, musiał znać sekret prawdziwej, trwałej radości. I o tym właśnie sekrecie trwałej radości, takiej, która nie jest zależna od okoliczności, chciałbym mówić w ciągu tych 10 spotkań. I w czasie każdego z nich omówimy jeden aspekt, który wiąże się z radością i wierzę, że pomoże zmienić nasze charaktery tak, abyśmy się stali, podobnie jak apostoł Paweł, ludźmi pogodnymi, ludźmi ufnymi, ludźmi pełnymi pokoju, niezależnie od okoliczności. Dzisiaj chciałbym zacząć od tego, jak radować się ludźmi. Dlatego, że zauważyłem, iż poziom radości w życiu zależy w dużej mierze od naszego podejścia do ludzi. Od naszego stosunku do ludzi zależy poziom radości w naszym życiu. Bo jeśli nie potrafimy się radować ludźmi, którzy są wkoło nas, akceptując ich takimi, jakimi są, to nie będziemy radośni. A przecież na tym świecie niewielu jest podobnych do nas, prawda? A więc wielu z nas by powiedziało, niewielu jest ludzi w porządku, takich jak ja. Natomiast wielu jest do nas niepodobnych. I jak się cieszyć takimi, którzy nie są w porządku? Ale Paweł Starszy zostawił 3 wskazówki w swoim liście, które nam w tym pomogą, a tym samym pomogą nam być bardziej radosnymi. Pierwsza z nich to jest myśl o innych dobrze. A jeśli nie potrafisz myśleć o kimś dobrze, to nie myśl o nim. Spójrzmy na przykład Jezusa Chrystusa. Pan Jezus myślał o innych nawet wtedy, kiedy sam konał na krzyżu. Śmierć krzyżowa, jako historyk to mówię, to była najgorsza kara w starożytności. To była agonia, która trwała czasami nawet kilka dni i człowiek życzył sobie śmierci. Ale Rzymianie to tak mieli opracowane, tą metodę śmierci, żeby człowiek nie umarł zbyt szybko. To było straszne cierpienie.
Jezus sam konając na krzyżu, zauważcie, że myśli o innych. Nie myśli o sobie, myśli o innych. Na przykład mówi do Łotra, który nawrócił się, wisząc na krzyżu i widząc tego człowieka, Jezusa, jakim on jest. On nawrócił się. I Jezus powiedział do niego, będziesz ze mną w raju, prawda? Myślał o nim, o tym człowieku, żeby jego podbudować w tym cierpieniu. Następnie modlił się za rzymskich żołnierzy, którzy go krzyżowali, słowami odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus pomyślał też o losie swojej matki i powierzył ją opiece najmłodszego z apostołów, swojego umiłowanego ucznia, opiece Jana. A Jana powierzył opiece swojej matki. Także Jezus, nawet będąc na krzyżu, myślał o innych i myślał o innych dobrze. I podobnie apostoł Paweł, zauważmy, zamiast rozczulać się nad swoim losem, a przecież miał do tego prawo, ponieważ niewinnie trafił do więzienia, najpierw w Cezarei, później do Rzymie, groził mu wyrok śmierci. A jednak nie użalał się na niesprawiedliwość, jaka go spotkała. Nie rzucał gromów na władzę, która go źle potraktowała. Nie przeklinał przywódców żydowskich, za sprawą których go fałszywie oskarżono i spotkał go taki los. Dlatego, że apostoł Paweł żył tym, co dobre. I świadczy o tym właśnie ten list radości, który znajduje się w Nowym Testamencie, list do Filipian. On był skierowany do mieszkańców, do wierzących w macedońskim miasteczku Filipi. I to też jest paradoksem, dlatego że w tym Filipi Pawła starcu bardzo się potraktowano. Tam go zbito rózgami. Nie popełnił żadnego przestępstwa ten człowiek. Po prostu głosił Ewangelię, nie zrobił nic złego. Wtrącono go do więzienia i dopiero kiedy wyszło na jaw, że jest obywatelem rzymskim, to władze, wiedząc, że jako obywatel rzymski może zażądać sprawiedliwości, się przestraszyły i go wypuściły. Ale doznał tam krzywd. A jednak zamiast rozpamiętywać krzywdy, jakich doznał w tym miasteczku, to on wspominał ludzi otwartych na Ewangelię, których tam właśnie spotkał. Ich wspominał, na nich się koncentrował i napisał do nich na początku swojego listu, pierwszy rozdział, wiersz trzeci, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. A więc on wybrał, żeby wspominać z Filipi tych, którzy przyjęli Chrystusa, tym, z którymi miał wspólny język, a nie tych, którzy go niesprawiedliwie potraktowali. To jest kluczowy punkt tego pierwszego, a tej pierwszej wskazówki, jak radować się ludźmi. A więc myśl o innych dobrze, a mianowicie jak jest z nami. Czy częściej przychodzą nam na myśl dobre czy złe doświadczenia, jakie mieliśmy z ludźmi? Czy więcej czasu my poświęcamy na myślenie o dobrych doświadczeniach, o dobrych relacjach, czy drążymy te złe, czy koncentrujemy się na krzywdach, jakich doznaliśmy. Skorzystajmy z rady apostoła Pawła. Pamiętajmy to, co jest dobre. Dlatego, że ilekroć wracamy pamięcią do tego, co było złe, tylekroć utrwalamy to w swoim mózgu, który jest jak magnetofon do nagrywania. I tworzymy pewne tory, na które coraz łatwiej później wejść, wskoczyć, a coraz trudniej z nich wyskoczyć. Także wspominając przeszłość, koncentrujmy się na tym, co dobre, co pozytywne. I pamiętajmy o ludziach to, co dobre. Taki wizerunek chcemy utrwalać, pozytywny w swoim mózgu. Oczywiście nie wymarzę to krzywd, jakie doznaliśmy. Ale umysł ludzki jest wybiórczy.
W jednym momencie może myśleć tylko o jednej rzeczy. I kto decyduje, co to będzie za rzecz? Czy to będzie coś dobrego, czy to będzie coś złego? Kto decyduje? My decydujemy o tym. Więc decydujmy, aby myśleć o tym, co dobre, o tym, co pozytywne. Żeby wspominać to, co było korzystne, to, co było pozytywne. Natomiast pomijać to, co było negatywne. Dotyczy to również relacji w parach. Mówię też tutaj o związkach. Pewien prawnik spotkał na ulicy znajomego psychologa i pochwalił go. Mówi do niego, żyjecie z żoną w wielkiej zgodzie. Czy wy w ogóle macie jakieś nieporozumienia między sobą? Ten psycholog odpowiada, oczywiście, nawet często, ale nam nie szkodzą. Jak to robicie? Zaciekawił się prawnik. To proste, odrzekł psycholog. Nie mówi o nich żonie. Zachowuje je dla siebie. Drodzy, idealnego związku nie ma. I nie było. Nie było. Owszem, mógł być jeden idealny związek na ziemi. To był związek Adama i Ewy. Dlaczego tylko oni mogli mieć idealny związek? Dlatego, że Adam nie musiał wysłuchiwać o tych wszystkich mężczyznach, których Ewa mogła poślubić. Bo nie było. Natomiast Ewa nie musiała, natomiast Ewa nie musiała wysłuchiwać o tym, jak dobrze gotowała matka Adama. Bo Adam nie miał matki. Niestety, odkąd pojawił się grzech, to nawet ich związek przestał być idealny. I tak jest do dziś, drodzy. I nieraz mężowie albo żony, które mają niezłych mężów, niezłe żony, zamiast się cieszyć tym, co w nich dobre i koncentrować na tym, co jest pozytywne, no mówią co prawda, okej, no nie bije, nie pali, nie pije, lubi dzieci, wyniesie śmieci, ale to jedno słówko składające się z trzech liter, ale i co potem następuje? Wiemy. Lista, litania, krytyki. Po co? Po co? Radujcie się zaletami swojego współmałżonka. Każdy ma przywary, każdy ma zalety. Od nas zależy to, na czym się będziemy koncentrować, a samym narzekaniem i krytyką wiemy, że nikogo nie zmienimy. Raczej sytuację pogorszymy. Także radujmy się tym, co dobre, bo któż jest bez wad. Widziałem kiedyś takie zdjęcie dziewczyny, która czekała na doskonałego kandydata na męża. I tak siedziała i czekała, i czekała, i czekała, i się nie doczekała. Nie ma idealnych ludzi. Pewien pastor miał kazanie i w czasie tego kazania wskazał, że na tym świecie nie ma człowieka idealnego, że poza Jezusem nie ma człowieka idealnego. I pragnąc podkreślić ten punkt, jak to kaznodzieja, zadał retoryczne pytanie, czy ktoś z jego słuchaczy słyszał o takim idealnym człowieku. No, oczywiście nie spodziewał się odpowiedzi, ponieważ wiedział, że idealnych ludzi nie ma. Ale ku jego zdumieniu jeden mężczyzna podniósł rękę i powiedział, że słyszał o takim. Mówca wiedział, że nie ma idealnych ludzi, więc śmiało zapytał, czy znałeś go osobiście? Nie, ale dużo się o nim nasłuchałem, usłyszał w odpowiedzi. I kto to był, dociekał mówca? To był pierwszy mąż mojej żony. Jeśli chcesz mieć udany związek, to ciesz się swoim partnerem, nie czekając na poprawę. Oczywiście nie mówię tutaj o
stosowaniu przemocy, o cudzołóstwie, o tego typu przywarach, w takim przypadku to wątpliwe, czy dobrą rzeczą jest przebywanie w takim związku z osobą, która stosuje wobec nas przemoc, czy dopuszcza się nierządu. Ale mówię tutaj o takich zwykłych przywarach, które każdy z nas ma. Nawet jeśli wymusimy jakąś jedną zmianę na lepsze, to nas też nie uszczęśliwi. Dlaczego? No bo gdy jedno się zmieni, zwrócimy uwagę na drugie, żeby się zmieniło. I tak bez końca. Natomiast kiedy jesteśmy wyrozumiali, kiedy troszczymy się o siebie nawzajem, kiedy akceptujemy się takimi, jakimi jesteśmy, mimo tego, że nie jesteśmy idealni, wówczas partnerzy na ogół są bardziej umotywowani tym, żeby zmienić się na lepsze, niż pod pręgierzem oskarżeń, żądań i krytyki. Zauważyliście to? Ludzi bardziej motywuje zachęta niż krytyka. Także pragniesz się radować ludźmi? Nie koncentruj się na ich wadach. Koncentruj się na tym, co was łączy, nie na tym, co różni. Nie roztrząsajmy też krzywd. Mówmy i myślmy o ludziach dobrze, albo nie myślmy wcale. Jak nie możemy o kimś dobrze myśleć, to nie myślmy o takiej osobie wcale. To przyda nam zdrowia. Mędrzec Salomon powiedział: smutek przygnębia serce człowieka, a rozwesela je dobre słowo. I tak jest. Kiedy słyszymy dobre słowo, słowo zachęty, to nas buduje, to nas inspiruje, to nas motywuje. A jak słyszymy krytykę i oskarżenia, to dołuje człowieka. Serce człowieka jest wtedy smutne. A już na początku, jak zauważył Salomon, to ma wpływ też i na nasze zdrowie, na to, jakie mamy samopoczucie. Apostoł Paweł znał sekret cieszenia się ludźmi mimo ich wad. I ten sekret, posłuchajcie, na czym polegał. On nie widział ich takimi, jakimi oni byli, tylko widział ich takimi, jakimi mogli się stać, wzrastając w Chrystusie. A więc patrzył oczyma przyszłości na nich. I zauważycie w Piśmie Świętym, że i Bóg tak patrzy na ludzi. Podam wam dwa przykłady. Był taki człowiek, który nazywał się Jakub. Był jednym z patriarchów, ale zanim stał się patriarchą, to okradł swojego brata z pierworództwa. I to imię Jakub znaczyło oszust. I on miał takie właśnie tendencje. Ale przyszedł taki moment, że się nawrócił. I Bóg dał mu, Bóg zmienił to imię jego z oszusta Jakuba na nowe imię, Izrael. Imię Izrael znaczyło zwycięzca. I on stał się duchowym zwycięzcą. Ale kiedy Bóg mu dał to imię, to on jeszcze nie był takim w pełni zwycięzcą. Ale skoro Bóg mu dał imię zwycięzca, no to wypadało żyć zgodnie z tym imieniem. Na poziomie tego imienia. I tak się stało. I tak on żył. I już nie był nigdy więcej oszustem. Bóg podniósł jego poczucie wartości tego człowieka. I podobnie uczynił Pan Jezus w przypadku Piotra. Bo Piotr nie był nawróconym człowiekiem. Był człowiekiem pełnym entuzjazmu, ale też i chwiejnym. Piotr zaparł się Jezusa 3 razy. I imię Piotr w języku greckim znaczy kamień. Kamień, czyli taka rzecz ruchoma, którą można kopnąć, przerzucić, przesunąć. A Jezus dał mu inne imię. Jezus nazwał go Kefas. A Kefas to znaczy skała. Nie opoka, ale skała. Czyli coś, co się już tak nie poruszy, prawda? Z każdym podmuchem wiatru.
Ale kiedy Jezus dał mu to imię, to on jeszcze nie był tą skałą. On jeszcze zawiódł Jezusa, on jeszcze zaparł się go, ale Jezus widział w nim ten potencjał i nazwał go tak, jak widział go w przyszłości. I Piotr, kiedy się prawdziwie nawrócił, stał się jednym z fundamentów wczesnego Kościoła. Stał się, już nie był kamykiem, prawda? I apostoł Paweł znał ten sekret cieszenia się ludźmi, który polega na traktowaniu ludzi tak, jakimi według potencjału, jaki oni mają, który mogą zrealizować, a nie według tego, gdzie są w tym momencie. Bo ani Jakub, ani Piotr jeszcze nie byli wtedy w tym momencie. Ale Bóg widział ich potencjał i tak się stało. Także my też, drodzy, patrzmy na swoich bliźnik, na swoich przyjaciół, na swoich współmałżonków, patrzmy takimi oczyma, jakimi oni mogą się stać, kiedy my będziemy ich wspierać, kiedy będą szli we właściwym kierunku. Także niech ten Boży sposób traktowania ludzi inspiruje nas do czego? Do wyrozumiałości, do akceptacji względem siebie nawzajem. Apostoł Paweł napisał, że Bóg doprowadzi do końca swoje dzieło w każdym, kto tego pragnie. Powiedział tak, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Napisał do Filipian. Także on w nich też widział ten potencjał. Oni jeszcze nie byli wtedy tacy, ale on już widział, że oni mogą być tacy, jak pójdą dalej drogą prawdy. I tak ich już wtedy traktował. Wziął przykład z Boga, wziął przykład z tego, jak postępował Jezus Chrystus. Bierzmy przykład. Bierzmy dobry przykład. Także myślmy o innych dobrze, ale nie wystarczy myśleć o innych dobrze. Aby radować się nimi, trzeba ich nosić na sercu. I apostoł Paweł napisał do Filipian, to jest pierwszy rozdział, wersety 7 i 8. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że mam was w swoim sercu. Mam was na swoim sercu, napisał. Zauważmy te słowa. Zaraz je szerzej wyjaśnię. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Te słowa Pawła Starsu, mam was na swoim sercu, to była aluzja do efodu arcykapłana. Arcykapłan, który służył w świątyni i był reprezentantem całego ludu Bożego, wszystkich plemion, miał na swoich piersiach efod, taki napierśnik, który składał się z 12 kamieni. Tyle było tych plemion. I on nosił te plemiona jako reprezentant na swojej piersi, na swoim sercu. I zakładał ten efod wtedy, kiedy wstawiał się przed Bogiem za ludem Bożym. Także apostoł Paweł, pisząc te słowa, powiedział im, że on się też wstawia za nimi, że oni leżą mu na sercu, że są dla niego ważnym, czymś ważnym. Ale dlaczego tak się stało? Dlaczego oni stali się tak ważni dla niego? I to jest drugi ważny sekret, na który chciałbym, żebyście zwrócili uwagę Państwo i zapamiętali. To jest kluczowa kwestia. Żeby nosić ludzi w sercu, żeby mieć ludzi na sercu, to trzeba coś dla nich poświęcić. Apostoł Paweł zasiał tam ziarno Ewangelii. On tam pracował. On tam wykonał kawał pracy. On tam musiał zapłacić cenę za głoszenie Ewangelii, bo tak jak wspomniałem, zbito go tam rózgami bezprawnie go wtrącono do więzienia. Także on musiał coś poświęcić, żeby tych ludzi pociągnąć do Chrystusa.
to jest klucz do tego, żeby nosić ludzi w sercu. Jakich ludzi się nosi w sercu? Takich, dla których się poświęciło coś. Czemu matka by oddała wszystko za swoje dzieci? Między innymi dlatego, że ona musiała poświęcić wiele godzin, wiele nocy bezsennych, wiele troski, wiele opieki. Im więcej człowiek poświęci dla kogoś, tym więcej troski, tym ważniejszy ten człowiek jest dla niego. I tak się ci Filipianie stali ważni dla apostoła Pawła, bo on wiele poświęcił dla niego. I teraz też pytanie do nas. Jeśli chcemy nosić na sercu, jeśli chcemy radować się ludźmi, musimy nosić ich w swoim sercu. Ale żeby nosić ich w swoim sercu, musimy coś poświęcić na nich. Musimy coś dać od siebie. Natomiast jeśli niewiele robimy dla innych, dla bliźnich, to w sercu też będzie brak miłości dla nich. Bo miłość rodzi się właśnie z dawania, z poświęcenia czegoś. Jeśli mało dajemy, tak jak Jezus powiedział, kto mało daje, ten mało miłuje, prawda? Jak to zmienić? Troska o bliźnich i działanie na ich rzecz, drodzy, rozpala w sercu miłość i zakrywa wiele mankamentów. Jeśli robimy coś dla innych, troszczymy się o innych, to to rodzi w nas miłość do nich, a miłość zakrywa wiele mankamentów. I wtedy tak nie rzucają nam się w oczy te mankamenty, te przywary, te wady. Dlaczego rodzice tak bardzo miłują swoje dzieci, nawet jeśli one mają oczywiste i jawne przywary, które wszyscy inni widzą? I wielu by nie chciało w ogóle przebywać z takimi dzieciakami, a rodzice przebywają, miłują je. Dlaczego? Dlatego, że rodzice wiele poświęcili, a to poświęcenie rodzi miłość. I apostoł Piotr zachęcał w swoim liście, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wiersz 8, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Zwróciliście to uwagę na to? Jak się miłuje, to zakrywa wiele mankamentów i grzechów tej osoby, którą się miłuje. A żeby miłować, no to trzeba coś poświęcić, trzeba coś robić, trzeba coś dawać, bo miłość sama w sobie nie rośnie w ludzkim sercu. Czy się rodzimy z miłością? No nie, spójrzmy na małe dzieci, na niemowlaki. Są bardzo egocentryczne, prawda? Także miłość nie rośnie sama w sobie. Miłość trzeba pielęgnować przez co? Przez pewne nawyki, przez pewne zachowania, przez poświęcenie, przez troskę. Pewne słowo również. Chcemy, żeby poziom naszej miłości wzrastał do bliźnich wokoło nas? Prosta rada. Używajmy częściej takich słów jak dziękuję, przepraszam, dzień dobry. Prosta rzecz. Paradoksem jest to, że ludzie gonią za szczęściem, a przegapiają okazję do tego, co przyczynia się do poczucia szczęścia, a mianowicie okazywanie życzliwości, mówienie komplementów, wypowiadanie słów, zachęty. Proste rzeczy, one, drodzy, podnoszą poziom miłości. Podajmy pomocną dłoń, wyciągnijmy rękę, uśmiechajmy się do ludzi. Uśmiech, drodzy, nic nie kosztuje, a ile energii wyzwala. Czytałem, że każdy uśmiech przedłuża życie o minutę. Nie tylko tego, kto się uśmiecha, ale i tego, do kogo się uśmiechamy. Także niewiele trzeba, drodzy, dobre słowo, uczynek, uśmiech są jak kamyk rzucony do wody, który zatacza coraz większe i szersze kręgi i wpływa na otoczenie. Apostoł Paweł zalecał tak. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Także jeśli ktoś ci wygraża, czy źle się o tobie wyraża, nie odpowiadaj tym samym. Taka jest ludzka natura, żeby oddać tym samym, postawić na swoim, ale w ten sposób pomnażamy zło, a mamy pomnażać dobro.
Także nie oddawajmy złem za złe, ale mamy dobrem zwyciężać zło. Także Jezus powiedział, Jezus dał jaką radę? Kiedy ktoś źle się do nas odnosi, to Jezus powiedział łagodna odpowiedź. Właściwie to Salomon powiedział, że łagodna odpowiedź łagodzi czy uśmierza gniew. A o Jezusie czytamy, że był cichy i pokornego serca. Także po pierwsze, jeśli chcemy się radować ludźmi, to myślmy o innych dobrze, a po drugie, nośmy ich w swoim sercu, ale to oznacza dawanie. To oznacza poświęcenie. To oznacza miłość. I jeszcze jest jeden element, ostatni, a mianowicie módl się za bliźnimi. I teraz dochodzimy do momentu, kiedy wyjaśnię, skąd się wzięła moja chrypka dzisiejsza. Otóż w piątek dostałem telefon od mojego bliskiego przyjaciela z tragiczną informacją. A mianowicie, że przed chwilą ktoś, pewien czarnoskóry młody człowiek, porwał samochód z jego dwójką małych dzieci. Dwuletni chłopczyk Aluś, pięcioletnia dziewczynka Nikon. W piątek na pewno słyszeliście w wiadomościach tą informację. To chodziło o moich przyjaciół Asię i Janusza. Asia pompowała benzynę na stacji benzynowej w okolicy Mantrus i Austin. I kiedy to robiła, pojawił się młody, czarnoskóry mężczyzna, który otworzył drzwi samochodu, odepchnął ją i wskoczył do tego samochodu i próbował odjechać. Ta dzielna dziewczyna, ponieważ okno w drzwiach samochodu było otwarte, rzuciła się na niego i chwyciła go z całej siły za szyję. On ruszył. Ona się dalej go trzymała. On ją ciągnął po asfalcie około 100 metrów. Dopiero kiedy osiągnął dużą szybkość, nie była w stanie już więcej biec za tym samochodem, puściła się, upadła, zdarła sobie kolana, łokcie. W tym samym momencie policja z naprzeciwka jedzie. Policjant się zatrzymał, powiedziała o co chodzi. Pojechał za nim i w tym momencie od żony dowiedział się o tym Janusz, jej małżonek, mój przyjaciel. Jeden z tych, którym dziękowałem na początku, którzy wzięli udział w organizacji tych spotkań. Jeden z tych, którzy roznosili ulotki, rozwieszali plakaty. Dzwoni do mnie i drżącym głosem mówi, że ktoś porwał samochód z dwójką ich dzieci. Dwuletni chłopczyk, pięcioletnia dziewczynka. Te dzieci zostały zmucone. I co robić? Postanowiłem zacząć od modlitwy. Także modliłem się gorąco, żeby Bóg sprawił cud, żeby te dzieci zostały uratowane. Bo w takich przypadkach nawet nie chcę sobie wyobrażać, co może się wydarzyć, bo tysiąc różnych złych rzeczy mogło się wydarzyć. Nawet gdyby on te dzieci wysadził, ale gdzieś w jakiejś niewłaściwej dzielnicy albo w jakimś szczerym polu na noc, to przecież dwójka malutkich dzieci. Modliłem się, później zadzwoniłem do kilku przyjaciół, żeby się modlili. I kiedy zacząłem się pakować, żeby wsiąść do samochodu i szukać tego samochodu, ale to szukanie igły w stogu siana, Chicago to jest 10-milionowe miasto, otrzymałem telefon od Janusza, że dzieci są uratowane, że dzieci są bezpieczne. I wtedy, drodzy, tak mnie to wzruszyło i tak mnie to poruszyło jak nic innego w całym moim życiu, ponieważ przez tych kilkanaście minut, kiedy
Zanim otrzymałem ten telefon, to chodziły mi po głowie różne myśli, co z tymi dziećmi się może stać. I wówczas z tego wzruszenia i poruszenia coś mi stanęło w krtani i jak wydałem jakiś okrzyk radości, to coś się stało z moim głosem. I od do dzisiaj jeszcze nie odzyskałem w pełni tego głosu, ale gdyby każdą tragedię można było kupić taką ceną, to proszę bardzo, bo to była wielka radość i wielkie szczęście. Okazało się, że on, czując, że policja już tam gdzieś idzie za nim, ale to też jest ciekawe, bo w takim przypadku złodziej jedzie jak najszybciej, jak najdalej, żeby znaleźć się jak najdalej od miejsca, w którym ukradł ten samochód, bo wie, że tam policja zaczyna. Więc zatrzymanie się, żeby wyciągnąć dzieci, to zabiera z 2 minuty, to w tym czasie ryzykuje, że go złapią. Więc ten człowiek uczynił coś nieracjonalnego. I dlatego jestem głęboko przekonany, że Bóg interweniował w rezultacie tych modlitw, że to była interwencja Boża, że to by się nie poczuło tak, gdyby nie interwencja Boża. I dlatego mówię o tym teraz, módl się za bliźnimi, dlatego że wierzę, że to modlitwy przyjaciół Janusza sprawiły, że Bóg interweniował i ten człowiek wbrew zdrowemu rozsądkowi zatrzymał się kilka bloków dalej, wyciągnął te dzieci, ponoć nawet dosyć tak delikatnie, one bardzo krzyczały, bardzo płakały i postawił je na chodniku i ogromną szybkością z kopyta ruszył i uciekł z tego miejsca. I tam znalazła się kobieta, która przebywała na dworze ze swoimi dziećmi, nazywa się Julieta Villanova, jeśli dobrze sobie przypominam. I ta pani zaopiekowała się tymi dziećmi. Podeszła do nich, wzięła je do siebie, poczęstowała jakimiś ciasteczkami i uspokoiły się te dzieci i wezwała policję, że taka sytuacja. I niedługo potem Janusz z Asią dowiedzieli się, że dzieci są całe i zdrowe. I stąd ten telefon i stąd po części ta moja chrypła dzisiaj. Ale dzięki Bogu, że tak się to skończyło, bo takie zakończenie, takie sytuacje mają bardzo rzadko się to tak kończy. Także modlitwa, drodzy, działa, mówię to jako ktoś, kto kiedyś był ateistą, kiedyś byłem niewierzącym człowiekiem i teraz po prostu wiem, że Bóg istnieje, bo nic by mnie nie przekonało jako ateisty, gdyby Bóg nie istniał, ale żywy Bóg mnie przekonał poprzez doświadczenie, poprzez odpowiedzi na modlitwy mnie przekonał o tym, że On nie jest abstrakcją, że On jest osobą, że jest osobą, która się troszczy, która miłuje, która nie zawsze odpowiada tak, jakbyśmy chcieli, bo Bóg to nie jest automat, gdzie wrzucamy monetę, naciskamy i pokazujemy, co ma wypaść. Bo Bóg wie lepiej, tak jak w tej pieśni dzisiaj przed tą prelekcją słuchaliśmy. Bóg wie lepiej, śpiewała Paulina. I z modlitwą za bliźnimi czy o bliźnich nie czekajmy, aż dotknie ich tragedia. Bo niestety często tak jest, że dopiero jak trwoga, to do Boga. Myślmy o bliźnich dobrze, nośmy ich w naszych sercach i módlmy się o nich, zanim stanie się coś tragicznego. Bo modlitwa wstawiennicza jest właśnie wyrazem tej troski. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że mamy nosić ludzi na swoich sercach, to polega na tym, żeby okazywać troskę. I modlitwa orędownicza, modlitwa wstawiennicza za bliźnimi jest wyrazem troski z naszej strony o nich. I ona również owocowała radością w życiu apostoła Pawła. Ten człowiek był w więzieniu, poniewierany, fałszywie skazany. Ale on miał radość. Dlaczego? Ponieważ on dalej tam był użyteczny. On się stawiał w modlitwie za tymi ludźmi,
który wcześniej poznał, którym przekazał Ewangelię. I tak o tym napisał w liście do Filipian, 1:4, napisał: zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Więc modlił się w każdej modlitwie za tymi ludźmi. Czy to samo robimy, jeśli chodzi o naszych bliźnich? Módlmy się o ludzi. Niektórych ludzi trudno jest kochać. To sobie musimy powiedzieć otwarcie. Potrzeba do tego Bożej łaski. Ale jeśli kogoś nie lubimy, możemy to zmienić, modląc się o taką osobę. To nas przybliży do niej i przybliży ją do nas. Naukowe badania świadczą, że ludzie chorzy, o których się ludzie modlą, dochodzą do zdrowia szybciej niż ludzie chorzy, o których nikt się nie modli. Ale tu mówię o badaniach takich, w których chorzy nie byli informowani, że ktoś się za nimi modli. Po prostu podzielono chorych na dwie grupy i za jedną grupą się modliła grupka osób, które miały dar modlitwy orędowniczej, a za drugą grupką się nie modlono. I ta, za którą się modlono, mimo że nic nie wiedziała ta grupka, o, że taki eksperyment trwa, szybciej doszła do zdrowia, szybciej wyszła z różnych schorzeń, poprawił się w sposób widoczny ich stan zdrowia. Także jeśli macie kogoś, jeśli jest ktoś wśród waszych bliskich, kogo nie lubicie, macie jakiegoś wroga, módlcie się za tą osobę. Ktoś zajedzie wam drogę autem, zamiast z jakiegoś wulgarnego słowa, czy jakiegoś, jakiejś złośliwości, możecie wystrzelić w jego kierunku modlitwę. Bo modlitwa jest jak zdalnie sterowany pocisk. Zawsze trafia do celu. A ludzie są bezsilni wobec modlitwy. O mnie też się kiedyś ktoś modlił, kiedy jeszcze byłem niewierzącym człowiekiem. I te modlitwy wykonały pracę. Więc nie rezygnujmy, nie traćmy nadziei. Módlmy się o bliźnich. I apostoł Paweł napisał w innym liście, liście do Tesaloniczan: nieustannie się módlcie. A więc bądźcie wytrwali w tym, trwajcie w modlitwie. Nie rezygnujcie, nie poddawajcie się, bo modlitwa działa. Tak jak w przypadku dzieci Janusza i Asi. O co się modlić, jeśli się już modlimy w sprawie bliźnich? Najlepiej za przykładem apostoła Pawła modlić się o duchowy wzrost, modlić się o to, żeby poznali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, bo Chrystus jest źródłem życia, jest źródłem radości. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, 1:21, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Jezus był dla niego źródłem radości, źródłem mocy. Dlatego potrafił wytrwać mimo trudnych okoliczności, bo miał przyjaciela, miał kogoś, kto go wspierał, kogo obecność mógł czuć, do kogo mógł się zwracać w modlitwie. A Jezus powiedział, są słynne słowa zapisane w Ewangelii według Jana, w 15 rozdziale, Jezus powiedział: trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. A więc mamy trwać w społeczności z Jezusem, tak jak apostoł Paweł trwał w społeczności z Jezusem i to go podtrzymywało, to dawało mu radość, to dawało mu wsparcie i to jest dalej dostępne, bo Jezus Chrystus, jak mówi Pismo Święte, wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezus się nie zmienił. I apostoł Paweł, który głosił tą Ewangelię, czyli Ewangelia to jest inaczej dobra nowina z języka greckiego. A dobra nowina dlaczego? Bo jest to nowina o śmierci Syna Bożego za nasze grzechy. I jest to dobra nowina o tym, że jesteśmy zbawieni dzięki temu, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. A więc jesteśmy zbawieni z łaski. Nie za sprawą naszych uczynków. Gdybyśmy musieli sobie zasłużyć na zbawienie, nigdy nie moglibyśmy być pewni. I nigdy byśmy nie mogli sobie zasłużyć na zbawienie, dlatego że wszyscy jesteśmy grzeszni. I sprawiedliwego nie ma ani jednego, napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale zbawieni jesteśmy dzięki sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Jeśli Go przyjmujemy jako swojego Pana
i Zbawiciela, to Bóg przypisuje nam Jego sprawiedliwość. I to sprawia radość. To wnosi do serca prawdziwy pokój. Pokój, jakiego świat dać nie może. I jeśli to rozumiemy, że swoje zbawienie zawdzięczamy nie swojej pobożności, swoim dobrym uczynkom, tylko że swoje zbawienie zawdzięczamy łasce Bożej okazanej nam w Chrystusie przez to, co Chrystus zrobił, że On żył sprawiedliwie, że On żył doskonale i Bóg Jego sprawiedliwość nam przypisuje za darmo, z łaski, jeśli akceptujemy Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to to, drodzy, sprawia, że też jesteśmy bardziej wyrozumiali wobec innych, prawda? Bo jeśli to od naszej sprawiedliwości ma zależeć zbawienie, człowiek pracuje nad tą swoją świętością, to staje się też i legalistą, i piętnuje innych, i pokazuje grzechy, i wypomina, i tak dalej. Ale jeśli człowiek rozumie, że tak naprawdę to jest tylko grzesznikiem i zawdzięcza zbawienie łasce Bożej przez Chrystusa nam okazanej, to to sprawia, że człowiek staje się pokorny. Bo wie, że wszystko zawdzięcza nie sobie, tylko temu, co uczynił Jezus Chrystus. A w związku z tym taki człowiek też jest bardziej wyrozumiały i bardziej tolerancyjny wobec innych. I apostoł Paweł tak się modlił. To jest dalej list do Filipian, 1 rozdział, wiersz 3 i 5. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was, z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Także apostoł Paweł, pisząc list o radości, zaczął od właściwego podejścia do ludzi. I dlatego też tę serię spotkań Radość mimo trudności rozpocząłem od spotkania, jak radować się ludźmi. Bo to jest kluczowa kwestia. Jeśli nie potrafimy cieszyć się bliźnimi, nie możemy być radośni. Jak cieszyć się ludźmi, mimo że różnią się od nas? Myślmy o nich pozytywnie. Dostrzegajmy w nich potencjał. Patrzmy na nich i spróbujmy ich ujrzeć takimi, jakimi oni mogą się stać dzięki Bożej łasce, a nie takimi, jakimi są w danym momencie jeszcze, prawda? Tak jak Jezus patrzył na Piotra. Koncentrujmy się na potencjale ludzi, nie na ich obecnych mankamentach. Nośmy ludzi w sercu. Na czym to polega? Na okazywaniu troski, na poświęceniu czegoś, na dawaniu czegoś, bo taka postawa rodzi miłość. A miłość, jak czytamy, zakrywa wiele grzechów, zakrywa wiele mankamentów. I po trzecie, módl się o swoich bliźnich, aby wzrastali, aby poznali Ewangelię, aby wzrastali duchowo. I taki stosunek do ludzi pomoże ci cieszyć się nimi, a dzięki temu radować się z życia mimo trudnych okoliczności, przez jakie wszyscy przechodzimy.